śpiewamy w sumie pierwszy na początku mszy świętej Bożego ciała. Panie dobry jak wiary. Bożego ciała i za chwilę dzieci złożą kwiaty. Aby wyakcentować ten dzień dzisiejszy, to po Komunii Świętej będzie odmiana jedna dziesiątka różańca w intencji Ojca Świętego o pielgrzymkę szczęśliwą do Kanady i do Polski. Teraz prosimy o złożenie tych kwiatów. Józef wytłumaczy symbolikę. Sursum corda. To wielka i już i tradycyjna pielgrzymka Troveruso Pozdyro Pirsom sobotę miesiąca czerwca od Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Tak też było i wczoraj. I aby upamiętnić to wielkie wydarzenie pobytu Ojca Świętego tam z nami na ziemi potalańskiej, tam przy odmówieniu tego wielkiego rodzańca na cały świat, chcielibyśmy teraz w imieniu miejscowości, które Ojciec Święty wtedy odwiedził i przez które przejechał, złożyć kwiaty. I tak Zakopane dziś reprezentują Sebastian, Anetka Zaborski i Panna Lasak. Trzeba było wyjechać na wir, na ząb. Agnieszka Klimek, Tadek Bobak i Dzieki Jachimiak. Helcia Lasak też wkłada w rodzicę. Dalej jechał do Bustryku. Bobak Elżbieta, Krysia Dziedzic i Natalia Mulica. Kto przechodził tymi drogami, widział, jaki rozpościera się widok na cały świat, bo jak się widzi Podhale, to gadają, że cały świat się widzi. Sierockie, Daniel, Sebastian, Bernasz, Beata Dziedzic. I dalej przez Bańską Górną, Anetka, Natalia, Justynka, Kuła. A jak już Bańsko-Górno, to przecie nie minie zdolnej. Daniel Szaflarski, Sebastian Duda i Marysia. Marysia Gancarczykla. Ładnie. A potem, żeby w stronę Ludźmierza, trzeba przejechać Maruszynę. Natalia i Daniel Marusarz i Ania Klimek. I tak jak wczoraj, kiedy dochodziła pielgrzymka do Ludźmierza, jego eminencja ksiądz kardynał Macharski wyszedł het na cisarkę, żeby przez Ludźmierz przejść w tej procesji i potem uczestniczyć i przewodzić wielkiej mszy świętej na ołtarzu polowym.
ludźmi reprezentują dziś Sandra Woźniak, Teresa Skupień i Adam Cebunia. Bóg zapłać dzieciom, które niechby pamiętały, że właśnie Ojciec Święty był w Ludźmierzu i one tam zawsze do tego Ludźmierza podążyć mogą. Bóg zapłać dzieciom i ich rodzicom.